Zastanów się przez chwilę, ile razy dziennie przerywasz pracę, aby sprawdzić nowe powiadomienie na telefonie. W czasach, gdy każdy dźwięk z naszego urządzenia potrafi przykuć uwagę, łatwo jest stracić skupienie. Żyjemy w świecie, gdzie niekończące się powiadomienia i otwarte karty w przeglądarce internetowej mogą stać się poważnym wyzwaniem dla naszej koncentracji. Ale czy rzeczywiście musimy się temu poddawać? Odkryjmy razem, jak książka Uzależnienie od rozproszenia autorstwa Alex Soyoung Kim Pang oferuje perspektywę walki z cyfrowym rozproszeniem. Połączeni czy uzależnieni? Badanie cyfrowego wpływu. W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić dzień bez internetu. Nasza zależność od cyfrowego świata jest tak głęboka, że czasem graniczy z uzależnieniem. Jeśli brzmi to przesadnie, spójrz na badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Maryland, którzy poprosili studentów z 10 różnych krajów, aby spędzili dzień offline i opisali swoje doświadczenia. Wyniki były, delikatnie mówiąc, alarmujące. Język, którego używali studenci, przypominał uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Jeden z uczestników z Wielkiej Brytanii powiedział, że pragnął swoich urządzeń, podczas gdy amerykański student dodał, że czuł się jak narkoman, szukający choćby odrobiny informacji. Inny brytyjski student otwarcie przyznał się do swojego uzależnienia. Nie potrzebuje alkoholu, kokainy czy jakiejkolwiek innej formy społecznego upadku. Media to mój narkotyk, bez nich czuję się zagubiony. Inne badanie, przeprowadzone w szpitalu w Bostonie, potwierdziło te wyniki. 2 na 3 osoby doświadczyły fantomowych wibracji telefonu komórkowego, niepokojącego wrażenia, że telefon wibruje, gdy tak naprawdę tego nie robi. Naukowcy definiują to zjawisko jako część uzależnienia od internetu. Osoba, która cały czas używa swojego telefonu, jest zaznajomiona z wrażeniem wibracji na swojej skórze. Gdy ubrania ocierają się o nią lub odczuwa mały skurcz mięśni, od razu zakłada, że jest to znajome wrażenie wibrującego telefonu. W świecie, gdzie internet stał się niemal tak niezbędny jak powietrze, trudno sobie wyobrazić życie bez ciągłego połączenia. Nasze przywiązanie do cyfrowej rzeczywistości, momentami przypominające uzależnienie, rzuca wyzwanie naszej zdolności do odnalezienia spokoju. Badania pokazują, jak trudno nam jest odłączyć się, nawet na chwilę, bez odczuwania niepokoju. Ta sytuacja zmusza nas do zastanowienia się nad tym, jak bardzo pozwalamy technologii wpływać na nasze życie. Czy nie nadszedł czas, abyśmy ponownie ocenili naszą relację z cyfrowym światem? Mit wielozadaniowości. Wyobraź sobie, że jesteś w trakcie pisania ważnego e-maila i nagle przerywasz, by sprawdzić nowe powiadomienie w telefonie. Ta chwila przerwy wydaje się niewinna, ale tak naprawdę zaburza twój rytm pracy. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Wielozadaniowość, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, oznacza prowadzenie kilku zadań, które łączy wspólny cel. To jak przygotowanie kolacji dla przyjaciół. Robisz kilka rzeczy naraz, ale wszystkie one zmierzają do jednego celu – przygotowania udanego posiłku. Przełączanie zadań, rozumiane jako nieustanne zmienianie wykonywanych aktywności, bez wyraźnego powiązania między nimi, może znacznie obniżyć naszą produktywność. Badania w tej dziedzinie ujawniają, że takie podejście do pracy wydłuża czas jej wykonania i zwiększa ryzyko błędów. By lepiej zrozumieć ten fenomen, warto przytoczyć eksperyment, który podkreśla wyzwania związane z przełączaniem zadań. W jednym z badań naukowych uczestnicy zostali poproszeni o wykonanie prostego zadania, liczenie od 1 do 10 i recytowanie alfabetu od litery A do J. Wykonanie każdego z tych zadań osobno zajmowało uczestnikom tylko kilka sekund. Jednak gdy zadanie zostało zmodyfikowane, aby wymagało od nich przełączania się między liczeniem a wypowiadaniem liter, czas potrzebny na ukończenie zadania wzrósł 3-krotnie. Ta zwiększona trudność i wydłużony czas wykonania doskonale ilustrują, jak przełączanie zadań wprowadza chaos w naszą pracę, sprawiając, że jesteśmy mniej wydajni. Eksperyment ten pokazuje, że nasz mózg działa optymalnie, gdy może skoncentrować się na jednym zadaniu. Gdy jest zmuszony do ciągłego przełączania się między zadaniami, nasza uwaga rozprasza się, a efektywność spada. To przestroga dla wszystkich z nas, żyjących w świecie pełnym rozpraszaczy,
by świadomie pracować nad koncentracją na jednym zadaniu naraz, zamiast ulegać pokusie wielozadaniowości, która w rzeczywistości może okazać się znacznie mniej produktywna, niż może nam się wydawać. Medytacja w świecie rozpraszaczy. Buddyści i naukowcy są jednogłośni. Kluczem do pokonania rozproszenia jest uważność, a nie unikanie technologii. Damchö Wangmo, studentka z buddyjskiego klasztoru w Indiach, podkreśla, że to nie urządzenia są problemem, lecz nasza uwaga, która ląduje gdzie indziej. Bhikkhu Samahita, były naukowiec, teraz mnich na Sri Lance, żyje tą filozofią codziennie, łącząc długie godziny medytacji z korzystaniem z technologii w sposób świadomy i zrównoważony. Jego przepis na uważność jest surowy i konkretny. Śpi 4 godziny każdej nocy i spędza 8 godzin medytując w ciągu dnia. Bhikkhu definiuje uważność jako stan bycia, dostrojonym do swoich myśli i działań w obecnym momencie. Dzięki swojemu skupieniu na uważności, Bhikkhu może korzystać z technologii, nie stając się od niej zależnym. Dlatego właśnie jest w stanie spędzać nawet do 5 godzin dziennie na publikowaniu postów na swojej stronie, odpowiadając na Twitterze swoim obserwatorom i angażując się w debaty online, nigdy nie odczuwając przebodźcowania. Odłączenie jest łatwe, jak bułka z masłem. To odzwierciedla poglądy innych buddystów, że rozproszenie nie jest produktem świata zewnętrznego, ale odzwierciedleniem stanu wewnętrznego. Jeśli zaczniesz wykonywać zadanie z rozproszonym umysłem, dużo bardziej prawdopodobne jest, że rozproszysz się, gdy twój telefon się odezwie. Ale ani telefony, ani internet nie są naprawdę przyczyną twojego rozproszenia. To twój stan umysłu. Uważność, ćwiczona szczególnie poprzez medytację, może pomóc ci osiągnąć spokojny i skoncentrowany stan umysłu. Zostało to wykazane w eksperymencie przeprowadzonym przez Richarda Davidsona, profesora neurologii zainteresowanego długoterminowymi zmianami w strukturze mózgu po przypadkowym spotkaniu z Dalai Lamą. Davidson zapytał, czy mógłby zbadać efekty medytacji na mózgach mnichów. Gdy Dalai Lama wyraził zgodę, Davidson podłączył kilku mnichów do monitorów elektroencefalograficznych podczas medytacji. Jednego z mnichów poproszono, aby medytował nad bezwarunkową miłością. Wyniki były zdumiewające. Wzrost aktywności w części mózgu związanej ze współczuciem był tak wysoki, że dwaj naukowcy początkowo podejrzewali błąd techniczny. Jednak wyniki były dokładne. Lata zdyscyplinowanej medytacji oznaczały, że ci mnisi wykazywali większe poziomy aktywności w częściach mózgu odpowiedzialnych za współczucie, pamięć i uwagę. Te przykłady podkreślają, że klucz do skutecznego zarządzania uwagą i ograniczenia rozproszenia leży w praktyce uważności, a nie w drastycznym eliminowaniu nowoczesnych technologii z naszego życia. To przypomnienie, że zmieniając nasz wewnętrzny stan umysłu, możemy zmienić nasze zewnętrzne doświadczenia, stając się bardziej skupionymi i mniej podatnymi na rozpraszanie. Prosta ścieżka do spokoju. W naszym szybko zmieniającym się świecie, gdzie życie zdaje się pędzić naprzód z każdym kliknięciem i powiadomieniem, poszukiwanie spokoju i skupienia staje się coraz ważniejsze. Czasem odpowiedź na potrzebę ciszy i skupienia nie wymaga zaawansowanych technik czy aplikacji. Może tkwić w czymś tak podstawowym jak spacer. Tak, to właśnie ta prosta aktywność, jaką jest chodzenie, oferuje nie tylko chwilę oddechu od ekranów, ale również przestrzeń dla naszych myśli, by mogły swobodnie płynąć. Charles Darwin, słynny biolog, znalazł swoją oazę spokoju w ścieżce myślenia zbudowanej wokół własnego domu, Downhouse. Codzienne spacery po tej ścieżce nie tylko dawały mu przerwę od pracy, ale też stymulowały twórcze myślenie i kontemplację. To właśnie podczas tych spacerów Darwin rozmyślał nad teoriami, które później zmieniły świat nauki. Czego możemy się nauczyć od Darwina? Chodzenie, prosty akt fizyczny, jest nie tylko dobrym ćwiczeniem dla ciała, ale może też działać jako potężny stymulant dla umysłu. Spacer daje nam możliwość oderwania się od codziennych obowiązków i pozwala myślom swobodnie płynąć. Projektowanie kontemplacyjne, jak ścieżka Darwina, pokazuje, że przestrzeń wokół nas może zachęcać do refleksji i wewnętrznego spokoju. Takie miejsce powinno być intrygujące, ale nie wymagające pełnej koncentracji, oferując uczucie oderwania od codzienności
i zapewniając prostotę nawigacji. To przypomnienie, że czasami najprostsze działania, takie jak spacer, mogą być kluczem do odnalezienia równowagi w życiu zdominowanym przez technologię. Cyfrowe odłączenie. Aby odnaleźć sens i głębię w życiu zdominowanym przez cyfrowe urządzenia, kluczowe staje się świadome ograniczenie wpływu rozpraszaczy z naszego otoczenia. Wprowadzenie tzw. cyfrowej przerwy, inspirowanej przez psychologa Annę Dillenschneider, może być kluczem do odnalezienia spokoju. Nie musi być to drastyczne odstawienie mediów, lecz ich ograniczenie. Polega ono na świadomym odłączeniu się na jakiś czas od internetu i elektroniki, aby zrobić miejsce na to, co naprawdę ważne. Shay Colson, entuzjasta mediów społecznościowych, przekonał się o tym na własnej skórze. Podczas miesiąca miodowego na Bali zdecydował się na całkowitą przerwę od świata online. Zamiast nieustannie udostępniać zdjęcia i aktualizacje na mediach społecznościowych, Shay wraz z żoną postanowili celebrować każdy moment bezpośrednio, ciesząc się wspólnym czasem i odkrywając piękno otaczającego ich świata bez pośrednictwa ekranów. Ta decyzja pozwoliła mu w pełni cieszyć się obecnością i spędzać wartościowy czas ze swoją żoną. Nie trzeba od razu wyjeżdżać na Bali, aby wprowadzić w życie cyfrową przerwę. Można zacząć od małych kroków, jak zrobił to David Wertele z Tesla Motors. Zauważył on, że ciągłe korzystanie z tabletu zakłóca jego relacje z synem. Pewnego dnia w parku, zamiast skupić się na chwili z dzieckiem, był pochłonięty czytaniem na tablecie. To doświadczenie skłoniło go do decyzji o zostawianiu tabletu w domu i odłożeniu telefonu, kiedy spędza czas z dzieckiem, co pozwoliło być w pełni obecnym i cieszyć się wspólnymi chwilami. Cyfrowa przerwa to nie odrzucenie technologii, ale znalezienie zdrowej równowagi. Pozwala nam kontrolować nasze interakcje z cyfrowym światem, a nie na odwrót. To my decydujemy, co nas rozprasza i mamy moc, aby zmienić nasze nawyki. Warto poświęcić trochę czasu, aby odzyskać kontrolę nad naszym cyfrowym życiem i pozwolić sobie na prawdziwą obecność w realnym świecie. W konfrontacji z niekończącymi się powiadomieniami i cyfrowym szumem, prawdziwym wyzwaniem jest zachowanie koncentracji i świadomości. Rozproszenie nie wynika tylko z technologii, ale z naszego podejścia do niej. Kluczem jest uświadomienie sobie, co nas odciąga od chwili obecnej i podjęcie decyzji o zmianie. Przyjrzyj się swojemu dniu. Jakie momenty cię rozpraszają? Czy to ciągłe powiadomienia z mediów społecznościowych, czy może nieustanne sprawdzanie e-maili? Rozpoznaj te cyfrowe pułapki i zdecyduj się na świadome kroki, aby ograniczyć ich wpływ na twoje życie. Czasem wystarczy prosty krok, taki jak odłożenie telefonu na godzinę, by znacząco poprawić jakość spędzanego czasu. Pamiętaj, masz kontrolę nad swoją uwagą. Wybór skupienia zamiast rozproszenia jest w twoich rękach. Zacznij działać już dziś i odkryj, jak dużo możesz zyskać, będąc w pełni tu i teraz. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Jeśli był on dla ciebie inspirujący, zachęcam cię do subskrypcji mojego kanału i sprawdzenia poprzedniego filmu Odzyskaj kontrolę. Poznaj 7 wskazówek, jak ograniczyć czas przed ekranem.